Hej, Syd. Hej, tato. Wow, bardzo dużo ostatnio kichasz. Myślę, że możesz mieć na coś alergię. Wcale nie, to przeziębienie. Nie, twój przeziębiony psik jest bardziej jak to. Aciu! Ludzie poświęcają mi za dużo uwagi. A oczy masz dziwnie czerwone. To dlatego, że płakałam. Obejrzałam bardzo smutny film. Że aż musisz się podrapać? Bardzo był smutny. Nie, ty masz na coś alergię. Dotrę do tego, co ją wywołuje. To musi być gdzieś tu w domu. A ja zamierzam to znaleźć. Masz moje słowo. Chyba zmienię teraz koszulę, ale ty nadal masz moje słowo. Nie no, mówię ci, że ja mam się teraz coraz lepiej. Sorry, nic nie słyszałam przez tego słonia. Co się stanie, kiedy twój tata zacznie szukać źródła alergii? Przecież znajdzie Roko w twoim pokoju. Powstrzymam go takimi trzema słowami. Prywatne sprawy baby. Wow, to nawet mnie wprawia w zakłopotanie. Sydney? O, muszę lecieć, pa. Syd, chodź na dół. O co chodzi, tato? Pamiętasz Dona i jego syna Kyla? Mieszkali tu za rogiem. Jasne, pamiętam. Hej, Sydney. Hej, Syd. Dobrze was widzieć. Co oni tutaj robią? Don to zawodowy sprzątacz. Pomyślałem o twoich alergiach i zdecydowałem się sięgnąć po ciężkie działa. Naprawdę? Sami nie możemy posprzątać? To mogłoby być takie fajne, rodzinne zajęcie? Nie nazwałbym wyciągania szczura z kominka fajnym zajęciem. Obiecałaś bez szczurów tym razem. Może zaczniecie robotę na górze? To tam jest centrum kichania. Nie, nie, nie mój pokój. Mam tam dziewczęce sprawy. Prywatne sprawy baby. Całe mnóstwo. Spokojnie. Ja mam 5 córek. Widziałem już wszystko. Widzisz, Sydney, ten gość jest pro. Nic go nie zszokuje. Na pewno nie po środzie. Może wejdę pierwsza. Don, chcę, żebyście zajrzeli w dosłownie każdy kąt. A, spokojnie. Wyczyścimy wszystko z dołu do góry. Może zaczniemy od tej garderoby. Nie! Tato, przepraszam. Za co? Za ten bałagan. Spójrz tylko, shorty są na jednej półce z jeansami. Jak skończycie, weźcie się za jej łazienkę. Pokażę, gdzie jest. Ja pokażę. Roko? No dobrze. Na początek potraktujemy płytki gorącą parą. Twoje grzyby i kurz nie straszne ci już. Ja to wymyśliłem. To jest nasze hasło. Ma chłopak talent pisarski. Właściwi ludzie we właściwym miejscu. Pokażę wam resztę siedlisk kurzu tego domu. Poszli już. Roko! Babciu, skąd wiedziałaś? Mój kapeć był pogryziony, a twój tata przestał gryźć kapcie lata temu. Co mam teraz zrobić? To już jest sprawa między tobą a tatą. Tak na marginesie, powiem ci w sekrecie, że moja sypialnia to jest świetna kryjówka. Dzięki. Jesteś najlepsza. Ja tylko robię to, co każda luźna babka by zrobiła. Nie mogę się doczekać pierwszego tatuażu. Po moim trupie, Bączku.